Wszystkie sekrety w Dark Deception. Rozdział drugi, poziom Elementary i Evil. Cześć drodzy widzowie, ja jestem Wilson i pokażę ci, jak odnaleźć wszystkie tajemnicze lokacje w tej grze. Dziś przechodzimy pierwszy z dwóch poziomów z rozdziału drugiego. Będę wdzięczny, jak zostawisz subskrypcję oraz dzwoneczek, bo to bardzo pomoże mi w rozwoju kanału. Podczas tej serii poradnikowej zobaczysz, że mam dostęp do mocy, które są odblokowywane podczas kolejnych etapów, a to dlatego, że grę wcześniej ograłem. Jeśli chcesz zobaczyć pełen let's play w moim wykonaniu, to teraz na ekranie pojawi ci się link do playlisty. Znajdziesz go też w opisie filmu. A teraz przejdźmy do odkrywania sekretów. Na początku zajmijmy się odkryciem sekretnego pokoju Agaty, który znajduje się w miejscu oznaczonym na ekranie. Gdy znajdziesz się już w korytarzu przy nim, wejdź do pomieszczenia na środku za zamkniętymi drzwiami. Odnajdziesz tam niepokojące i makabryczne napisy na ścianach oraz rysunek zapewne przedstawiający straszną historię Agaty. Czas na odkrycie pierwszego z czterech tajnych plików. By go zdobyć, wyjdź z pomieszczenia z makabrycznymi napisami. Skieruj się w prawo i znowu w prawo, a przed sobą zobaczysz zamknięte drzwi prowadzące do łazienki z tajnym plikiem. Zobaczysz tu kolejny straszny napis oraz podobiznę Agaty. Teraz zajmijmy się pierwszym z dwóch osiągnięć na Steam, jakie można zdobyć na tym poziomie. Pierwszy z nich to osiągnięcie o nazwie Playtime. By go zdobyć, musisz udać się na plac zabaw przy ołtarzu pierścieni, zbliżyć się do zjeżdżalni i po prostu z niej skorzystać. Brawo, zdobyłeś pierwsze osiągnięcie. Kolejny tajny plik znajduje się w korytarzu niedaleko placu zabaw. Musisz wejść do tego małego pomieszczenia. Brawo, teraz ruszamy po kolejną znajdźkę. Trzeci tajny plik znajduje się parę kroków od poprzedniego. By go zdobyć, wyjdź z małego pomieszczenia, skręć w lewo, udaj się naprzód korytarzem, miń klasę i wyjdź na kolejny korytarz. A teraz skręć w lewo, by trafić do małej łazienki z plikiem. Czwarty już tajny plik znajduje się w kolejnym etapie poziomu, więc by się tam dostać, musisz najpierw zebrać wymagane kryształy i dostarczyć je do ołtarza. By zdobyć ostatni z plików, musisz udać się do korytarza wysuniętego najbardziej na lewo, patrząc od miejsca startowego. Gdy tam będziesz, wejdź do środka i ciesz się ze zdobyczy. Ostatnim sekretem będzie tajne pomieszczenie, którego odkrycie da ci drugie osiągnięcie na Steam, Peer into Darkness. By je zdobyć, udaj się do korytarza na środku mapy, którego lokalizację widzisz teraz na ekranie. By tam wejść, musisz kliknąć obraz ze straszną Agatą. W środku odnajdziesz straszny malunek z dziewczynką z horroru, która próbuje objąć nas swoimi bardzo długimi rączkami. Makabryczną studnię przypominającą scenę z filmu Ring oraz list mówiący więcej o historii Agaty. I to już wszystko, jeśli chodzi o sekrety w tym poziomie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!